Zaczęło się 68. turniej czterech skoczni. Kwalifikacje w Oberstdorfie wygrał jeden z faworytów, Austriak Stefan Kraft. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła, 9. Jutrzejszy konkurs nasza kadra rozpocznie w komplecie. Turniej czterech skoczni, czyli sztuka oszczędzania energii. Młode wilki na górę się wspinają, a stary lis wybiera windę. Nie no, akurat można skorzystać, nie ja sam, wielu zawodników tak robi. Stoch równa się siła doświadczenia. 15. turniej w karierze zaczął od zaciśniętych pięści. Po dobrym skoku treningowym po kwalifikacjach mina nieco smutniejsza, a miejsce 22. Do czołówki puka też Piotr Żyła, 131 metrów i 9. pozycja. Czyli Piotr Żyła jest czarnym koniem turnieju. Znaczy kombinezon czarny mam, ale na konia nie wyglądam. W roli faworyta sam postawił się za to Stefan Kraft. Najlepszy w treningu, najlepszy w kwalifikacjach. Kobayashi drugi, tyle że nie Ryoyu, a Junshiro. Dzieje się. Hejbek, Stoch, Kobayashi. Ci skoczkowie nie tylko wygrali turniej czterech skoczni, oni zgarnęli wielkiego szlema. Triumfowali we wszystkich konkursach, ale do historii przeszli nie tylko oni. Każdego zwycięzcę tego prestiżowego cyklu czeka wieczna chwała. A kto wygra 68. turniej? Na razie aspiracje zasygnalizował Stefan Kraft. Austriak był najlepszy w kwalifikacjach. Z Polaków najwyżej 9. Piotr Żyła. Rywalizację obserwowali zaś Sebastian Parfianowicz i Filip Czyżanowski. Dobry wieczór. Po świętach, po przerwie zawsze jest tak, że Oberstdorf prawdę mówi. Prawdę o formie skoczków i o tym, czy ich marzenia o zwycięstwie w turnieju czterech skoczni są realne. Co nam dzisiaj powiedział Oberstdorf? Dobrze, w liczbach, mimo że liczby nie lubią telewizji, a telewizja liczb, to tak króciutko. Najstabilniejsi. Karl Geiger nie wypadł z 6 w treningach i kwalifikacjach, Filip Aschenwald nie wypadł z 10 i Piotr Żyła także nie wypadł z 10. Pięknie, cieszymy się. Co dalej? Kamil Stoch, właściwie ten najsłabszy skok wypadł w kwalifikacjach, ale jak mi powiedział Michał Doleżal, tam był błąd, bo tyły nart uderzyły o siebie podczas skoku Kamila Stocha i to Kamila wybiło z rytmu. Nieliczbową wprowadzę kategorię ten, który zrobił największe wrażenie i to bez wątpienia Stefan Kraft. Tak. 24 na pierwszym treningu, ale później to już jak poleciał, to nie do zatrzymania. Pierwszy. Popatrzmy, jak ten dzień wyglądał. Turniej czterech skoczni, czyli sztuka oszczędzania energii. Młode wilki na górę się wspinają, a stary lis wybiera windę. Nie no, akurat można skorzystać, nie ja sam, wielu zawodników tak robi. Stoch równa się siła doświadczenia. 15. turniej w karierze zaczął od zaciśniętych pięści. Po dobrym skoku treningowym po kwalifikacjach mina nieco smutniejsza, a miejsce 22. Do czołówki puka też Piotr Żyła, 131 metrów i 9. miejsce. On był najlepszym z Polaków, ale cieszy to, że zakwalifikowali się w komplecie i po kompletnej klapie w treningach podniósł się Jakub Wolny. Kwalifikacyjne 135 metrów to była spora ulga. No tak, wydaje mi się, że to jest ważne właśnie dla mnie, dla głowy, bo wiem, jaki miałem weekend w Engelbergu i fajnie, że udało mi się tutaj dać taki skok. Odnalazł się też kompletnie zagubiony tydzień temu w Engelbergu Dawid Kubacki. Krok po kroku wraca tam, gdzie był w ubiegłorocznym turnieju, czyli do najlepszych. Trochę lat mam, trochę lat też doświadczenia w tym sporcie, więc wiem, że nie ma co robić nerwowych ruchów, bo to nie jest tak, że człowiek jednymi zawodami nagle oduczy się skakać. W swojej własnej lidze skakał dziś nie Ryoyu Kobayashi, czego wszyscy się tu spodziewali, a Stefan Kraft. Wygrał drugi trening, wygrał kwalifikacje fantastycznym lotem na 136 metr. Jestem jednym z faworytów, to prawda, ale dziś nie było zawodów, a ja potrzebuję 2 dobrych skoków w zawodach. Widzieliście, że w formie są także Karl Geiger, no i Ryoyu Kobayashi. Jutro się okaże, szykuje się piękna walka. Kobayashi drugi, Junshiro Kobayashi nieoczekiwanie pokonał młodszego brata. Ryoyu zajął 4. miejsce i trochę rezonu stracił. Nie chcę nic zgadywać i typować, czekam na jutro. Fakt, gadaniem nikt jeszcze turnieju nie wygrał. Jutro wielcy faworyci przemówią do nas skokami. No nie tęga mi na Ryoyu, bo on dzisiaj wielkiego wrażenia nie zrobił, a jutro trzeba będzie presję od pierwszego skoku udźwignąć, bo przypominamy, turniej czterech skoczni jest inny niż wszystkie, bo tutaj w pierwszej serii mamy system KO. Jak wypadają polskie pary? No dobrze, to popatrzmy. Maciej Kot, Viktor Polášek, szczęśliwy los, 1-0. 1-0, okej. Kamil Stoch, Boyd-Clowes. 2-0. Kanadyjczyk nawet nie wiedział, z kim się zmierzy, tak? W parze KO i myślę, pytał na Twitterze. Jutro będzie wiedział. Dobra. Jest bratobójczy pojedynek. Jakub Wolny, Stefan Hula. Na pewno... Remis ze wskazaniem na kogo? Ja myślę, że Kubę Wolnego. On dzisiaj dobre skakanie na sam koniec złapał. Dawid Kubacki, Michal Hejbek. Znów wygrywamy. I na koniec Piotr Żyła, Anders Harre. Starcie nasz pokoleń. Najstabilniejszy, nasz najbardziej uśmiechnięty dzisiaj Piotr Żyła naprawdę zaskoczył najpierw na skoczni, a potem przerywając wywiad z Maciejem Kotem. Maciej Kot spokojnie udzielał wywiadu Telewizji Polskiej i nagle pojawił się Piotr Żyła. Jak to wyglądało? Proszę samemu spojrzeć. Nastroje u was chyba bardzo dobre. Zauważyliśmy tam na górze, Filip Czyżanowski zauważył, że przed turniejem, jak to zawsze, presja rośnie, uszczelniacie trochę ochronę przed gośćmi jakimiś niepożądanymi. Jest nowy system meldowania się, trzeba zapukać w okienko, tak? To Łukasz Gębała wymyślił ten system, bo mówi, że to jest fajne rozwiązanie i żałuję, że sobie tego w domu nie zrobił, bo nie musiałby listonosza do domu wpuszczać. Ale jakby wykorzystujemy ten system, bo rzeczywiście czasami nie trzeba otwierać drzwi i wietrzyć całej szatni. Oczywiście ten pierwszy konkurs w Oberstdorfie jest taki szczególny, bo czuć takie napięcie, czuć presję, ale myślę, że my jako taka bardzo dobra drużyna jesteśmy w stanie sobie z tym radzić właśnie grupowo i poprzez tą fajną atmosferę, dobre humory to takie napięcie rozładowujemy. Czy Piotrek Żyła czuje presję i napięcie? Ja zgadzam się z Maćkiem. Ale czujesz presję? Nie. To nie zgadzam się z nim. A co on mówił? Zgadzasz się, ale nie wiesz, co mówił. Zgadzam się, ale nie wiem, co mówił właśnie. No ale koledze z pokoju się po prostu ufa i wierzy. Tak, ja mam zaufanie do Macieja, także wszystko pod kontrolą. Pytałem Maćka o ten system meldowania się u was w budce. Tam trzeba zapukać, teraz jakieś hasło jest? Tak. Jakie? Nie powiemy. Dobrze, Piotrek, tak trochę poważniej, zadowolony jesteś ze swoich skoków? A tak, zadowolony jestem bardzo. I tyle? Fajnie bardzo mi się skakało, tak. No myślę, że to w zasadzie nawet telemarkowałem ładnie. Czyli Piotr Żyła jest czarnym koniem turnieju? Znaczy kombinezon czarny mam, ale na konia nie wyglądam. Maciek, to powiedz ty troszeczkę poważniej ze dwa zdania o tym obiekcie. Jaki jest? Myślę, że ten obiekt pod względem profilu nie zmienił się od zeszłego roku, ale widać wykonaną dużą pracę przez organizatorów na górze. Taka nowość, że wchodzimy z prawej strony rozbiegu, nie z lewej. Jest więcej miejsca dla zawodników, zupełnie nowe szatnie i ta cała wioska dla zawodników, więc widać, że organizatorzy przygotowują się do Mistrzostw Świata. Sama skoczyłam się, że jest dosyć trudna, wymagająca, no szczególnie kiedy są takie warunki jak dziś, gdzie ten wiatr troszkę miesza i ciężko jest ustawić rozbieg, bo kiedy wiatr obraca się pod narty, to naprawdę jakby łatwo jest tutaj odlecieć na dole i tutaj organizatorzy muszą uważać na rozbieg. Wtedy, kiedy cichnie, jest naprawdę trudno. Z Maćkiem trudno takie krótkie rozmowy przeprowadzić, nie? Bo on gada i gada, a doktor Winiarski prosił, żeby wywiady krótkie były. A ja się zgadzam z nim, tak. Z doktorem czy z Maćkiem? Z Maćkiem. Aha, to już ustaliliśmy. I z doktorem też. Równowaga musi być. Równowaga musi być. Papryczki, gitara, jaka metoda na ten turniej? Skarpetki. Z czym dzisiaj skarpetki? Nie pokazuj, powiedz. Z dynamitem. Z dynamitem. I był dynamit. To na koniec powiedzcie, gdybyście mieli wybrać jedno nazwisko największego faworyta tego turnieju, to kto by to był i dlaczego? Maciej Kot. Piotr Żyła. Ustalone, dziękuję. Dziękujemy. Kto wie, w tym świecie dynamitu, skarpetek, w świecie Piotra Żyły zdarzyć się może absolutnie wszystko. Taką sondę dzisiaj przeprowadzaliśmy wśród zawodników i trenerów, kto wygra turniej 4 skoczni. Dla mnie zaskoczeniem jest to, że rzadko pojawiał się w odpowiedziach Ryoyu Kobayashi, najczęściej Stefan Kraft i w moim przypadku, w przypadku moich rozmówców, Karl Geiger. A u mnie Karla Geigera za bardzo nie było. Rozmawiałem z Andreasem Felderem, trenerem Austriaków, Stefanem Horngacherem, trenerem Niemców i Michalem Hejbekiem, Austriakiem. I tam wyobraź sobie Kamil Stoch, mimo że te rozmowy już były po kwalifikacjach i nikogo nie zraził ten słabszy skok Kamila. Wszyscy powtarzają, Kamil to Kamil. Kamil to siła, doświadczenia, marka. I mamy nadzieję, że jutro jeszcze raz się o tym przekonamy. Zapraszamy gorąco. Jutro pierwszy konkurs turnieju 4 skoczni. Bardzo dziękujemy, a relacja oczywiście w Telewizji Polskiej. Zapraszamy od 16:15 do TVP Sport i od 17:20 do jedynki. Jeśli chodzi o rzeczy bieżące, będzie coś z turnieju czterech skoczni. Zajrzałeś na profile społecznościowe tych, którzy mogą odegrać główne role i będzie tak coś jest pięściarskiego, a dalej to nie wiem. Zgadza się. Generalnie zgadza się, porozmawiamy o skokach narciarskich. My co prawda za oknem generalnie śniegu wyszukujemy, ale internauci radzą sobie z tą posuchą, żyjąc tym, co będzie działo się już jutro, bo ta karuzela wielka rozpocznie się na dobre. Ja skoncentrowałem się na profilach naszych skoczków, chociaż nie tylko, i zaraz zrobimy sobie taką wycieczkę właśnie po profilach naszych reprezentantów. Co tam się dokładnie dzieje? Piotr Żyła mówił o tych skarpetkach i to są te skarpetki. Tak, Dynamite, jak to napisał na swoim profilu na Instagramie. Faktycznie dynamit jest. Czekamy na eksplozję. Oby jutro nastąpiła pierwsza pozytywna. Tutaj już Viktor Polášek, Czech, który będzie rywalizował z Maciejem Kotem. Takie zdjęcie zamieścił. Do zobaczenia jutro. Wiemy, że w Czechach też Kevin jest lubiany. W takim razie to jest ten wniosek wyciągnięty z jego profilu. Stefan Hula, także ten. Jutro się bawimy. Rywalizacja oczywiście polsko-polska. Jakub Wolny taki lekko przestraszony, ale to oczywiście jest zła mina do dobrej gry, myślę, z jego perspektywy. Kamil Stoch, krótki komunikat. Pierwszy dzień za nami, jutro walczymy. Kamil bywa oszczędny w słowach, we wpisach także, jak widzimy dokładnie na tym obrazku. Tutaj już Andreas Wellinger. No, wiemy, że jest kontuzjowany, zmaga się z problemami, ale wspiera niemiecką reprezentację, wspiera Markusa Eisenbichlera i na pewno będzie trzymał za kolegów kciuki. I Stefan Kraft, no, zadowolony na pewno, w znakomitym humorze z całą austriacką ekipą, no bo przecież współgospodarzom należałoby życzyć powodzenia. No i my tego powodzenia generalnie życzymy, ale też nie za wiele. Tak, mamy 6 skoczków. No byłoby miło, jakby pokaźna liczba zameldowała się w drugiej serii jutro. Tak, ja za moment zaproponuję nam taką bardzo urokliwą podróż w przeszłość. 2001 rok i pamiętamy triumf Adama Małysza w turnieju czterech skoczni. Dzisiaj turniej czterech skoczni kojarzy nam się z wielkim splendorem, z medialnym zamieszaniem, a trochę inaczej wyglądało to wtedy, kiedy na piedestale stał Adam Małysz i materiał telewizji polskiej prezentujący przyjazd mistrza do domu w środku nocy. Oglądamy. Adam Małysz, triumfator 49. turnieju czterech skoczni, po całonocnej 7-godzinnej podróży dotarł wczesnym rankiem do Wisły. Pod domem państwa Polaków, w którym mieszka jego rodzina, ekipę polskich skoczków, a więc także Wojciecha Skupnia, Roberta Mateję i Tomasza Pochwałę witała tylko ekipa redakcji sportowej Telewizji Polskiej z Katowic. Obudzony hałasem wujek Adama, Ryszard Krąż, wniósł na ramionach dzielnego siostrzeńca do domu pogrążonego we śnie. Przyjazd o tak wczesnej porze zaskoczył domowników. Teściowa skoczka szykowała zawczasu przygotowany transparent witający mistrza. Adam Małysz, który sprawił tak ogromną niespodziankę, bohater narodowy niemal Polski w tej chwili. Panie Adamie, trzeba się przyzwyczaić do tej roli. Już w tej chwili w domu rodzinnym. Jak się pan czuje, panie Adamie? Znaczy, czuję się w tej chwili akurat fatalnie, bo jestem po zawodach, od razu nic nie jadłem, jestem po podróży, no i zmęczony bardzo. Wyborne. Trochę się pozmieniało, to jest informacja. A propos jeszcze tak Roberta Matei i Wojciecha Skupnia, nie wiem, czy znasz ten żart, który potem powstał. Wiesz, czym się różni Małysz od Matei? Skupieniem i w tym jest kruczek. Dobre, to dobre. Warto odwiedzać naszą stronę internetową, bo tam można takie perełki znaleźć, a ten materiał no naprawdę spowodował, że wspomnienia wróciły i... Wzruszyłeś mnie. Tak jest, łezka się pojawiła. Adam Małysz, nieco inne oblicze niż to, które znamy dzisiaj. Najważniejsze, że zwycięski. I tak to wtedy wyglądało.